Na podoptowanych koni, które wystartują w ostatniej, dziesiątej gonitwie, trzyletnie starsze konie trzeciej grupy pobiegną dystansie 1800 metrów. Z dwójką doświadczony sześcioletni ogier z ekipowymi. Koń trenowany przez Adama Wyżyka, siodlejąca Wyżyk, waga 68 gramy, dlatego, że koń idzie grupę niżej, bo ostatnio wygrał wyścig trzeciej grupy w dobrym stylu. Kilbo Vivi, prowadzący w trójką Zbiga, to kolejny z koni hodowli brytyjskiej. Trener Marek Zdechina, przedaż grupy Siergiej Wasłutow. Spigal wygrał jeden wyścig jako dwulatek w tym roku, również zaskoczył zwycięstwo. Ostatni jakby lekka, niska forma, czas wyścig uwagę, że wszystko się mocniejszy stał. Eskoto Łajpion, to jest koń podobny angielski, trener Kostkowski, przodek okej Kamil Grzybowski. Łajpion zaczął startować w zeszłym roku, ale już wygrał 4 wyścigi, ostatnio bardzo wysoka forma. Dwa wyścigi czwartej grupy wygrane z rzędu, w tym jeden pod wagą dystansu. Z siódemką Damluen, kolejny z koni ze stajni Stanika Prawacza. W siodle Dastan Sabatbeko, waga 60 kg. Damluen to jest taki koń wiosenny. Wygrał w zeszłym roku na początku sezonu, uczył również swój pierwszy wyścig. Potem było troszeczkę gorzej, ale biegał też po swoich startach. To jest Kuki, jedyna starta placzka. To jest czterolatka, trenowana przez Macieja Janikowskiego w siodle Stanżar Bajew. Stanżar Bajew wygrała w tym roku jeden wyścig, a w ogóle wygrała już gonitwę 4. I to już jest cała starta. 7 koni. Jedna jedyna klaszka z kółki w tej tarce. Za chwilę zobaczymy te wszystkie konie na orkiestrze. Dobra, to jest to, co 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 jest